14 lat mieszkałam w Anglii. Miałam tam wszystko. Na wszystko było mnie stać. Tutaj w Polsce przyjechałam, jest tak drogo, że ubieram się teraz w lumpie. W Anglii też się tam ubierałam, też w lumpach. I to nie żadna ujma. Zobaczcie, co kupiłam w Polsce w second hand. Cześć, jestem w galerii. Słuchajcie, wchodzę dzisiaj do second hand. Zobaczymy, czy coś wynajdę. Ja tak nie potrafię tak szukać, ale no zobaczymy, tak? Bo a zobaczymy. Jeśli coś znajdę, to wam na pewno pokażę. Jeśli nie, to, to też wam powiem, czy coś było, czy nie. O tak, idę zobaczyć. Do sklepu wyszłam. Coś kupiłam, ale to pokażę wam już w domu. Nie wiem, czy dobrze widać. Może pokażę do lustra. Kupiłam sobie kurtkę i buty. Naprawdę nie wiem, czy dam radę tutaj, o, żeby pokazać. Także tak, tak to wygląda. O, buty takie. Nie wiem, czy sobie zerknę, to tak. One są do tutaj powyżej kostki, na koturnie, płaskie. 128 zł wydałam za te dwie rzeczy. Drogo? Pewnie, że nie drogo. Jeśli chodzi o, no kurczę, kurtkę i buty. No i słuchajcie, ludzie sobie mówią. Sklepie, nie? Jestem w tym właśnie second hand, a między sobą kobietki gadają, że przecież no już teraz do tych butików to żeby iść, no to za 100 zł tam, no powiedzmy 100 zł, no przecież kurtki nie kupi, takie jakieś tam, może jak są jakieś promocje, no ale dobra, nieważne, tam gdzieś się może znajdzie, no ale za buty na pewno tyle, ile ja dałam, no wiadomo, że się tyle nie zapłaci, bo wszystko jest o wiele droższe w tych butikach, w sklepach. Chyba, że są jakieś właśnie, mówię, promocje i wtedy może, można coś dorwać. Dlatego bardzo dużo takich właśnie małych butików stoi puste, a dzisiaj właśnie była dostawa w second handzie i no ludzi sporo i tak właśnie rozmawiały sobie babki, no przecież, że drożyzna, no i gdzie mają iść, no idą do lumpa, tak? W Anglii też chodziłam czasami, nie mówię, że nie. Chociaż ja mówię, tak ze mną, żeby coś fajnego wybrać, to naprawdę 150 razy się zastanowię, czy wziąć, czy nie wziąć. Ale mówię, dobra, wezmę, wynoszę. No i co jeszcze? Aha, jeszcze byłam, już czekajcie, bo ściągnę, bo mi gorąco tu w domu, bo w końcu zaczęli grzać. Jeszcze wczoraj nagrałam filmik i mówiłam w nim, że nie grzeją, że jest zimno. Rzeczywiście wczoraj włączyli, mieliśmy kaloryfery wszędzie podkręcone na piątkę, no bo zawsze mówią, żeby odkręcić, żeby się nie zapowietrzyły. Kaloryfery były odkręcone na piątkę, były letnie. Dzisiaj jest cieplej na dworzu i są na piątkę, o są na, tutaj na piątkę, są zimne, także dzisiaj nie grzeją z rana nawet w sumie, wiecie co, nie patrzyłam, czy z rana były ciepłe, ale chyba tak, bo albo były letnie też, także no nie było czuć, że jest zimno z rana. Dobra, byłam jeszcze kupić mięso na obiad. Tam no już trochę więcej też kupiłam, wędliny, jakiś tam kiełbas, kabanos, do tego ser. No i jeszcze mamy taką cukiernię, piekarnię, tak, no bo i chleb, i bułki można kupić, i z ciasta, i drożdżówki, cokolwiek. No i jeśli chleb zostanie, godzinę przed zamknięciem sklepu, tej piekarni, bo to jest malutka taka piekarnia, przed piekarnią cukiernią, tak.
czy cukierni piekarnia. No dobra, nieważne. W każdym bądź razie jest 50% wyprzedaży chleba i bułek, co tam jeszcze jest, pączki jak zostaną jakieś, no takie ciasto tak jak maślane ewentualnie, bo tak to resztę normalnie za zwykłą cenę, inne ciasta, ale jak właśnie godzinę przed zamknięciem i coś zostanie właśnie z pieczywa, to jest przecenione. Kupiłam chleb razowy, tutaj jest, poczekajcie, zaraz zerknę dokładnie, czy tutaj pani też mi napisała, przednożytni zwykły, no to kupiłam dwa. Pszenny, o, taki ciemniejszy, ja tutaj pokażę, o, ciemniejszy kupiłam, no i dwa zwykłe i była drożdżówka z jabłkiem, a taka trójkąt, no i wszystko za 50%, także no 10 zł 5 groszy za dwa chleby zwykłe, jeden żytni i pszenny, przepraszam, pszenniożytni. Zwykły, potem pszenny, no i właśnie tą 2 zł za akurat tą drożdżówkę. Normalnie 4 zł kosztuje. Cześć Borys. Cześć. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Lepiej? No. Nie chcę. O, uciekaj. A już nie uciekasz? Ty cwaniaczku. Ja chcę. Nie, kaszle. Co chcesz? Ja chcę. No ładnie, co chcesz? Pineapple. A po polsku? Weź swój ananas i swoje whisky. ty wiesz co? A to później możesz zrobić mi? Tak, ananasa już ci robię. Dobra, słuchajcie, no bo tak, musiałam jechać właśnie, znaczy musiałam, chciałam się wybrać, zobaczyć właśnie, czy nawet nie jechałam z zamiarem czegoś kupienia, bo nic takiego nie potrzebowałam, ale no kurczę, trafiły się, tak, te dwie rzeczy. Od razu przy okazji mówię, ten chleb kupiłam, bo akurat była ta godzina, że dojechałam i chwileczkę tylko postałam, oczywiście kolejka, nie, kolejka już. I raz tak było, że poszłam i no przede mną już ktoś wykupił, nie? Także tam, nie wiem, chyba pół chleba jedynie, co mogłam dostać. Dobra. Idę robić obiad. Chłopakom zaniosłam na budowę. Pizzę już mieli. Teraz właśnie mówię, idę zrobić obiad. Tak myślałam, żeby zrobić hamburgery im i zanieść, bo już jest i tak późno. No i za chwileczkę jeszcze, zanim zacznę robić im, będę robiła tutaj dla Borysa tego ananasa. Dobra, no to na tyle. Widzimy się następnym razem. Jeszcze nie wspomniałam, że buty nowe, nienoszone, bo bym nie, no nie kupiłabym używane, gdzie mówię, no można kupić nowe, no to oczywiście wzięłam, tak? Tak samo właśnie mówię, że no bo wiadomo, każdy ma inny chód i w ogóle, także no buty to przeważnie w sklepach normalnych zawsze kupuję, a teraz kupiłam właśnie i to nie tylko te, bo jeszcze kiedyś byłam w sklepie i kupiłam właśnie tam w second handzie i też nowe, tak jak te, są nowe. Także udało mi się takie kupić, bo wiadomo, każdy ma inną stopę, a ja też muszę mieć wygodne, no wiadomo, no dobra. I jeszcze wam pokażę, też mi się udało, też nowe, tylko że tutaj w szafce już leżały i widzę, że o inne buty mi się tutaj trochę pobrudziły, takie, o, takie pastelowe kolory. Też nowe, też nienoszone. O. Ale to już było wcześniej. Nie wiem, kiedy to było. Tam kilka miesięcy temu, bo już naprawdę dawno temu byłam. Rzadko bardzo chodzę. Tak jak właśnie mówię, spontanicznie akurat. A, idę, no to ewentualnie wejdę. Ale to mówię, to kilka miesięcy temu było. Chyba nawet przed wakacjami. Dobra. To na tyle ode mnie. Żegnam was.